Riot zrobił. Co to za tego? Czekaj, może damy na testy. Co to za na Firi? Nic nie oglądamy teraz? Oglądamy teraz. Żelazne ogary. Film na Firi. League of Legends. Epilepsja. Jak ktoś ma epilepsję, zamknij oczy. Wyjdź ze streama. Nie oglądaj. Idź, przerwę sobie zrób. Przerwane w sumie, jak ktoś ma jakieś takie epileptyczne rzeczy. Kurde. Niewygodna sprawa to musi być. Są jakieś napisy? O. O, to było w tej zapowiedzi, nie? Jakiś czas temu pokazali to oko i ten miecz. No to jest, że ten miecz Darkinowski, tak? Tak? Nie słyszycie nic? Ha, czekaj. Dobra, to wracamy na tę scenę. Aha, bo na tamtej nie mam dźwięku zrobionego. Dobra, czekajcie, schowam overlay. I schowam to. I schowam też to. Dobra, jeszcze raz. Once again. No, sztylet, sztylet. Jest dźwięk? Jest, dobra. Fajne animacje. No Riot potrafi kurczę zrobić, co? Dobry filmik. Ładnie to wygląda. Da się? No kurde, da się dobry film zrobić. Zobacz komentarze. Okej. No. To jest dobry cinematic. Dokładnie. Kurde, czemu pół roku trzeba było czekać? Żeby jakiś ładny film nagrać. Nice. Kurczę, wiecie, ja trochę więcej wiem o tej postaci już, bo mi ją pokazali troszkę wcześniej. Chciałbym wam coś powiedzieć, no ale nie mogę. Ogólnie, czekajcie, kiedy ja mogę mówić o tej postaci, bo nie wiem. Kurczę, ja to mam w ogóle. Chyba dopiero jutro wydaje mi się, że można legalnie o tym mówić. Czekajcie chwilę. Kiedy schodzi NDA? Jutro. No. Nie mogę mówić. Kurde. No wiem trochę więcej, no. Ale nie mogę. Chciałbym powiedzieć. To jest właśnie zawsze najgorsze, kurczę. Że coś tam więcej wiem. No ale nie da się. Nie da się. Nie można. Jaką rolę będzie? No ja to wszystko wiem, ale nie mogę powiedzieć. Nic nie mogę powiedzieć, kurde. Ale nie, filmik zajebisty zrobiony. Super. Film stworzony ze współpracy z We Are Royale.
O, no to częściej bierzcie ich, kurczę. Super to zrobili. Bardzo ładne. Nic wam nie powiem. Nic wam nie powiem. Nie zdradzę. Nie wiem, czy to było jakieś takie epileptyczne, tak powiem. Znaczy, jest no, są takie błyski, okej. Okay. Kurde, to jest tyle rzeczy, które bym chciał powiedzieć. Ale nawet ofiara. A ciekawe jak po angielsku może dokonać wyboru. Zobaczmy na Firi. Tylko po angielsku mi to pokaż jeszcze. Ale po polsku ładnie brzmi, nie? Całkiem ładnie. Możemy to po angielsku jeszcze. Bardzo podobnie. Kurde, ale super. Strasznie mi to podoba. Czemu tak długo musieliśmy czekać na taki fajny film od Riotu? Kurde, kiedyś przecież to mieliśmy co kilka miesięcy takie filmy. Teraz? Kurwa, pół roku. Ale no, no super. Dajcie mi trochę tego głosu angielskiego, sobie porównać sobie. Nie no, dobra, po angielsku to lepiej brzmi. Jest tam jeszcze taki, jakby z tyłu jeszcze jest jakiś taki dźwięk, jakby. Efekt takiego kazikowskiego trochę gadania, jakby czuję. Tak, no, zajebiście to brzmi. No nie no, po angielsku lepiej, no. Po polsku spoko, ale jak usłyszysz to po angielsku, no to... No, ładniej ten dźwięk zrobiony po prostu. Taka muzyczka rockowa, no kurde, no super. Ej, a kiedy był w ogóle ostatni champion? Bo długo chyba... Długo czekamy, nie? Czekaj. Milio, 3 miesiące temu był. Kurde. Spora przerwa, nie? Tak mi się wydaje. A Milio, kurde, no i tak jak wyszedł, no to... Odkąd wyszedł, to są cały czas problemy, że jest za bardzo OP. No ciekawe, co będzie z nią. Znowu, chciałbym coś powiedzieć. Ale na dzisiaj no nie mogę niestety powiedzieć wiele więcej. Jutro sobie pogadam o tym czempionie, jak już będę mógł wszystko wam pokazać. Wszystkie jakieś tam umiejętności, na jaką linię jest i tak dalej. Ale no, filmik sam w sobie super. Bardzo mi się podoba. Ładnie jest zrobiony. W końcu. W końcu coś ładnego. Tak naprawdę w tym roku zobaczyliśmy. Fajna jest ta muzyczka. Dźwięk fajny, czy no, głos fajny postaci. Nice. Jutro. Jutro pogadamy więcej. Nic wam nie zdradziłem. Nic nie zdradziłem. Nie. Jeszcze później ktoś będzie z Riotu to oglądał. Nie mogę nic zdradzić. Ale nie. Filmik sam super. Podoba mi się. Dobrze robią chłopaki. Dobry przekaz leci. Chłopaki, dziewczyny oczywiście. Ciekawy jestem, czy to jest w ogóle pierwszy raz, jak oni z tym współpracują? Czy coś już robili? O, no właśnie. W ogóle Darkini w LoLu mają taki zajebisty mają klimat, nie? Wydaje mi się. Taki jeden z lepszych. W ogóle te postacie Darkinowe no są mega klimatyczne. Weź sobie takiego Darkina, stary, i takiego Milio porównaj. Albo jakąś Yumi z rogowaciałą. Kurde, no właśnie takie postacie są potrzebne moim zdaniem w lidze. Takie mroczne, klimatyczne po prostu. No, to jest to, to jest to.
coolest trailer in the wild. No, bez kitu. Subcio. No. Bardzo mało się wydaje takich czempionów właśnie... Kurczę, nawet brakuje mi słowa. Takiego... Takich mrocznych... Takich, kurwa... Nie wiem nawet, jak to nazwać. No, takich mrocznych po prostu czempionów. Tylko właśnie jakieś Yumi, Serafiny, jakieś gówna. Takie czempiony potrzebujemy. O to właśnie chodzi. Takie potwory. O, po prostu potwory, no. Super. Bardzo mi się podoba. Czekamy na jutro, żebym mógł więcej powiedzieć. Ale no, zapowiada się fajnie.